tematy dotyczą gier i zabaw, które bawili się nasi rodzice, nasi dziadkowie, my też sami w naszym dzieciństwie. Poprzez dzisiejsze warsztaty chcemy pokazać, jak można fajnie i kreatywnie spędzać czas z całą rodziną, że gry na podwórku to jest coś, co integruje, co pozwala dobrze się bawić i spędzać czas inaczej niż w domu i przed komputerem. Dzisiejsza pogoda nam nie dopisała, jednak tak jak Państwo widzicie, dzieci jest pełno, co pokazuje, że nawet w domu można się w te gry bawić. Jedną z gier, którą chcielibyśmy przypomnieć dzieciom i rodzicom, to jest gra w gumy. Mam tutaj gumę do skakania. Można z nią robić wiele różnych gier. Można przez nią skakać, można przez nią przechodzić, przez różne labirynty. I chciałabym Państwu wytłumaczyć jedną z możliwości gier. Gra nazywa się Tydzień ma 7 dni. Grając w gumę potrzebujemy 3 osób, bądź 2 krzeseł i 1 osoby. Grę rozciągamy między 2 osobami bądź krzesłami, tak żeby były równolegle 2 liny, najpierw na wysokości kostek. W grę Tydzień ma 7 dni przeskakujemy różne sekwencje przez linę, do środka liny, przystępujemy, stajemy, przekładamy tą linę. Zaczynając grę przeskakujemy najpierw przez linę, mając jedną linę między nogami, na drugą linę między nogami, potem do środka liny i nogi na zewnątrz liny, mówiąc tydzień ma 7 dni. Kiedy przychodzi poniedziałek, przeskakujemy linę, trzymając pierwszą linę na kostkach za drugą linę. Następnie przystępujemy linę przełożoną, podskakujemy i stajemy na drugiej linii, mówiąc poniedziałek. Wtorek to jest przeskoczenie przez 2 liny, tak żeby mieć je między nogami. Przez pierwszą linę wtorek, na drugą linę. Środa to jest przełożenie pierwszej liny za drugą, mając jedną nogę między obiema linami, obkręcając się tak, żeby drugą nogę włożyć w odpowiednią przestrzeń, mówiąc środa. Czwartek. Stajemy na jednej linii, linie pierwszej jedną nogą, drugą wkładając pod linę. Musimy przeskoczyć na drugą linę, tak żeby znowu jedna stopa była na linie, druga pod liną. Piątek. Trzymając linę na kostkach, stajemy na drugą linę i musimy wyskoczyć z tej liny, stając na drugą linę. Sobota to jest, stajemy, wskakujemy jedną nogą do środka, drugą przeskakujemy za, znowu stajemy do środka i wyskakujemy. Niedziela, wskakujemy obiema nogami do środka, następnie na zewnątrz obie nogi i nie wiem jak to nazwać, ale przesuwamy linę z liny.